Skala chromatyczna, co to jest skala chromatyczna? Jest to zbiór wszystkich dźwięków, które możemy zagrać na instrumencie chromatycznym. Bo to nie to, że na każdym instrumencie. Zbiór wszystkich dźwięków, które możemy zagrać po kolei na instrumencie chromatycznym. Czyli możemy zacząć od pustej struny A. Pusta struna A ma dźwięk A. Skala chromatyczna ma wszystkie po kolei, czyli po prostu próg za progiem. Jeszcze raz gramy, bo była pomyłka. Zagrałem od dźwięku A do dźwięku A. Jest to skala, która jest nacechowana w zasadzie neutralnie. Nie ma tam jakiegoś wybijającego się dźwięku bardzo. Są utwory, które są też grane na skalach chromatycznych, na skali chromatycznej w konkretnej tonacji, czyli tu zagrałem tonację A, zacząłem od A, skończyłem A na A, czyli to zagrałem w tonacji A. Po kolei dźwięki, które mamy, które gramy na gitarze, na instrumentach chromatycznych: A, Alis, B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. Czyli tu już teraz zaczyna ci się w głowie rozjaśniać, mam nadzieję. Aha, czy zagrał koleś, łysy koleś w okularach, udaje mądrego, zagrał koleś po kolei wszystkie dźwięki na jednej strunie od pierwszego dźwięku A do dźwięku A, czyli w obrębie interwale oktawy od A do A to zagrałem i zagrałem wszystkie po kolei dźwięki, jakie możemy mieć. Tych dźwięków jest 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynasty dźwięk to jest ten dźwięk A, dlatego jakby jego nie liczymy. No i właściwie ze skali chromatycznej wywodzą się wszystkie pozostałe skale. Pentatonika, skala molowa, durowa, masoretyńska, lidyjska. Wszystkie skale, które tworzymy, one tworzą się z tych puzli, które znajdują się w skali chromatycznej. Jakby to jest... Aha, czyli teraz jakby ważna jest ta wiedza, czyli po prostu jakby skala chromatyczna to jest coś, z czego biorą początek wszystkie inne, wszystkie tryby, akordy, wszystkie pozostałe skale, ponieważ jakby na niej budujemy. Pianino też samo w sobie to jest właśnie instrument chromatyczny, białe klawisze, czarne klawisze. Sam w sobie ma wszystkie możliwe skale. To już jakby grający ze swoją wiedzą siada i wie. A teraz gramy w tonacji w skali A-moll na przykład, w tonacji A-moll, w tonacji C-dur i tak dalej, w różnych tonacjach. Więc tutaj twoje zadanie byłoby takie, żeby... O matko! Twoje zadanie byłoby takie, żeby zagrać skalę chromatyczną wzdłuż strun, od najgrubszej, od E, powtórzyć sobie dźwięki, jakie są, znajdują się w skali chromatycznej. Na pewno pewnie były już jakieś lekcje, może nie, jak nie, to jeszcze zrobię. Jakie mamy dźwięki? A, B, C, D, E, F, G. To jest fragment alfabetu. A, B, C, D, E, F, G. Jednak pomiędzy nimi czarne klawisze pianina to są dźwięki z krzyżykami. Czyli jeżeli mamy najgrubszą strunę E, F, później jest Fis, później jest G, Gis, A, Abis, B, C, Cis, D, Dis, E. Twoim zadaniem byłoby zagrać wszystkie dźwięki po kolei, mówić sobie i grać na wszystkich strunach. E, F, Fis, G, Gis, A, Abis, B, C, Cis, D, Dis, E. W jedną stronę, czyli wstępująco, i zstępująco, czyli w drugą stronę. Oraz powyszukiwać sobie żeby zagrać na przykład od A do A, ale nie na wzdłuż jednej struny, tylko w poprzek ryfu. A jest tu, piąta struna najgrubsza na piątym progu. Szósta struna, nie wiem co mówię, szósta struna na piątym progu to jest A. A is B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. To jest jeden schemat, przesuwałem się w tą stronę, prawda? Zaczynałem od piątego, czwartego, trzeciego, drugiego. Mogę iść też u mnie dobrze w drugą stronę. A, B, C, D,
Nie, sorry. A, Ais, B, C, Cis, D, Gis, E, F, Fis, G, Gis, A. Czyli przesuwają się w drugą stronę. Twoim zadaniem właśnie będzie po wyszukiwanie tych, tych dźwięków, tych, no to w skali chromatycznej, najlepiej we wszystkich tonacjach, czyli wyszukujemy od dźwięku A, od A do A. Od AIS do AIS, od B do B, od C do C, od CIS do CIS i tak dalej, i tak dalej. Jak chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, nauczyć się odnośnie gitary, skale, akordy i różne takie wszystkie rzeczy związane z gitarą, zapisz się na, znaczy kup kurs mój, kurs ponad 120 lekcji wideo plus setki ćwiczeń. Informacje są poniżej w opisie. Tak więc serdecznie, gorąco zapraszam, naprawdę bardzo gorąco zapraszam i do zobaczenia w następnych lekcjach. Bye!